Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pawelik. To jest kolejny odcinek z Rimworlda. No i co ja mogę powiedzieć? Jest źle. Nie ma się co oszukiwać. No. Jest bardzo duży problem. Pochowan kolonist. No, bardzo dużo kolonistów jest w problemie, no więc nie fajnie. No to co ja nawet nie wiem co powiedzieć, po prostu zamierza zabić skła. Zanim tutaj dojdziesz, to może już ci się naprawi, co? Może ci przejdzie, chociaż nie wiem. Właśnie taka mordercza wściekłość jest najgorsza. Panda became a guest. Nie guest, tylko guest. Proszę, żeby już nie było ataków. Proszę. Jeszcze, kurde, no. Jest tak mi tak niesamowicie szkoda, że nie udało mi się... Znaczy, że ogólnie te stosunki poszły tak niefajnie. Zwolnię od razu czas. Oni go biją z czego? Z noży? Z noży. On bym chciał z pięści. O. Dobijcie go z pięści. Chociaż on korzysta z noża. No, przeszło mu. Nie dziwię się. Jezus. Lion joint. Guests. Nawet nie mam łóżek dla gości. Ja im powinienem płacić za to, że u mnie śpią w tym momencie. Dobra, nie ma się co poddawać, damy radę. Te komponenty tutaj są w ogóle wykopane? Nie, został jeden do wykopania. No i teraz... Co? Będę musiał dużo czasu poświęcić na zebranie tego wszystkiego, żeby mi się gra odlagowała. Przysięgam, że jak będzie jeszcze jeden atak, to... To... Nie będzie dobrze. Jeżeli będzie to atak tubylców, no to może mi się uda. Jak będzie ich 80, wątpię. Nie wiem czemu oni nie strzelili. Aha, teraz jest załadowane. To świetnie. Alf normalnie tutaj strzelił w rozmowy pokojowe. Czekam tylko, aż jakiś kolejny kolonista postanowi zabić go. Kogoś innego. A, no to już nie będzie takiego problemu.
Okej. To jest paradoks. Landale jako psychoterapeutka ma duży problem z nastrojem, więc jeżeli ona padnie, to będzie ciężko mi kogokolwiek będzie mi ciężko kogokolwiek uleczyć, że tak to powiem. Na szczęście ma niskie progi załamania. Gdzie ona jest? Śpi w pokoju, nic ją nie obchodzi. Tylko dymu trochę tu jest. Więc... Więc damy radę, no. Wszystkie zwłoki są już... spalone, wycięte i tak dalej. Chyba tak. Tu już nic nie widzę, więc raczej mi się wydaje, że zrobione. Czy Howling Bot naprawdę nie ma nic do roboty? No, to już wiem, czemu nie ma nic do roboty. Tego prądu to ja nie wiem. Tragedia jest po prostu i tyle. Wezmę, wyłączę to na noc. Tego się nawet nie opłaca wyłączać, to jest wszystko wyłączone. Co ja bym mógł jeszcze wyłączyć? Nie wiem. Trumpla, niech to tak zostanie. Jak dużo kolonistów ma? Plus 40. 1. 2. 3. Nastrój 0%. No, jak jesteś... Jak cię w sumie nie ma? Bo tak naprawdę jesteś... nieprzytomny. Tak mi się wydaje. No dobra. Widzę, że tu jeszcze jest minimalnie troszkę dymu. Goście opuszczają kolonię. To jest do dobicia. Tu jest jeszcze jeden. Też do dobicia. A te drony mi się zrobiły? Aha, zrobiły mi się drony, tylko że ja nie wiem, gdzie ja mogę je robić. Może gdzieś tu? Nie. No najprawdopodobniej będę mógł je robić na stole produkcyjnym, którego nie zbuduję. White idzie polować? Aha. Widzę, tutaj wszystkie składowiska są pełne. Nawet autozapis trwa 5 sekund. Nie wiem, tragedia jest z tymi kurami. Ciekawe. Wiecie, jak zrobię? Kurde, no.
Gdzie są zwierzęta moje? Kura. Zostawię jedną kurę tylko. Może to coś podziała. A, niska temperatura wody jest teraz. A, 2 stopnie nagle się zrobiły. Dobra, czyli to musi być włączone. Krematorium mogę wyłączyć w sumie. O, pstryknij to ktoś. Wezmę sobie to tutaj na prawie. I tutaj jeszcze. Co to w ogóle mi rośnie? Aha, chmiel. Aha, ten chmiel był taki. Teraz mi się przypomniało. No dobra. Wiosna, więc zaraz będą rosły rośliny. W sensie będzie można je sadzić. Temperaturowo. No jakoś. No dobra. Musiałbym sobie zrobić sojuszników, ale to ewentualnie sobie zrobię sojuszników. Cyk, zrobię sobie z nich sojuszników. Auerboninum. Będzie mi po prostu łatwiej, bo ja z nimi mam plusa. Auerboninum. Co ja mam, jaką mam u nich tutaj? Nic ciekawego. Wezmę te łóżka, wywalę najlepiej. Ilu tutaj jeszcze ich jest? Jeden został tylko. A Lips nie może chodzić, bo ma uraz postrzałowy w mózgu. Czyli trzeba zrobić operację. Niech Squaw ją zrobi. A, to już gdzieś się moje wszystkie komponenty cały czas podziewały. Aha, Omnipod. Okej, udało się. Dostawca bojowy. Zobaczmy, co ja mogę tutaj ciekawego sprzedać. Komponenty kupię. To sprzedam. Pociski silniowy 2400. Jezus. Posprzedaję. Aha, tu jest. Tu mogę sprzedawać. Posprzedaję te wszystkie jakieś syfiaste rzeczy. $5.56 zostawiam. Incendiary MP sprzedam. To też. To sprzedam, to sprzedam, to sprzedam. Wszystkie bronie też sprzedam.
No, trochę tych pieniędzy tutaj będzie. Chociaż lepiej byłoby, jakbym to rozłożył na części. Lepiej by mi to wyszło, ale no Jezus, nie chce mi się naprawdę, bo ja nie mam miejsca już w składowisku. Dobra. Git. Ja sobie teraz tutaj kupię. Nie, no nic nie kupuję. Wezmę sobie, zostawię tutaj jakieś rzeczy, żeby mi się wyrównało. Co ja tam takiego drugiego mam? To na przykład też. Dam tutaj minus 500 i 800. Dobra, git. Te komponenty. Od razu powinny pójść na zbudowanie jeszcze jednego kontrolera solarnego. Ja bym tutaj dobudował dach. Takie coś może. Żeby nie było problemu z prądem. Zaraz będę wiedział, czy ja mam za mało solarnych kontrolerów, czy ja mam za mało dachu zbudowanego. Wydaje mi się, że dachu chyba za mało mam. Zobaczymy zaraz. Widzę, że moi koleżanki wszyscy są wyleczeni. Także miło. Nie, naprawdę. Zaczął mi już tak remote lagować. Pounds dead 1400. Dobra, zobaczymy, czy to faktycznie pomoże aż tak bardzo. Teraz mam około 210 TPS i 20 FPS-ów. Okej. Zalecane, żeby kliknąć jeszcze raz. Jak? 230 i 20 FPS-ów. No, prawie nic się nie poprawiło. Reclaim memory. Nie, no nie wiem nawet już co klikać, żeby była gra płynniejsza. Mogę ewentualnie tutaj posprawdzać, co mi dosyć mocno zjada. Tiki, że tak to powiem. Tu chyba nie.
Nie, no nie wiem, dobra, jednak nie, myślałem, że to tak zadziała, jak myślałem. Albo może? Dron. O, jednak nie zadziała tak, jak myślałem. Aha, ja mam tego więcej, jeszcze raz. Czyli dronów nie mogę wykonać żadnym z tych, jakbym tam na przykład zwy? A, dobra, czyli to działa tak, jak myślałem, fajnie. No dobra. Idę na chwilę za dwóch, więc szybkie cięcie będzie. Dobra. Widzę, że tak. Na nagrywaniu jest cały czas 60 klatek, tylko że co z tego, że jest 60 klatek, jak gra mi laguje. No i co najlepsze, raczej ta gra będzie, nie będzie płynniejsza, tylko będzie coraz bardziej lagowała. No to takie są niestety uroki grania w RimWorlda z masakrycznie dużymi, po prostu z masakrycznie dużą ilością modyfikacji. Co ja bym tu mógł, nie wiem, cokolwiek coś zmienić? Wątpię. Miałem kiedyś inną modyfikację, która fajnie pokazywała. To była właśnie ta DAPS Performance Analyzer. Tylko że nie wiem, gdzie ona jest. To jest Rocketman. Chyba nie ma. No dobra, trudno. Większość kolonistów teraz śpi, no to jest płynniejsza gra. Nie ma problemu aż takiego dużego, w sensie wszystko jest już pozbierane, widzę, nigdzie nie ma żadnego problemu, nigdzie nic nie leży, jest czysto. Jak wygląda tutaj sytuacja? No widzę, że względnie ogarnięte. Jezus Maria, co ty wzięłaś? Chryste panie, plus 50, heroina. Czemu ty to wzięłaś? Polityka używek 5. No nie możesz tego brać. Które to? Która to jest? Które to? Lips.
Tego szukałem. Dobra. Jeszcze raz. Kurde, nie umiem się skupić. Aha, zainteresowanie zużywkami. Dobra. Tik. No i tu będzie wszystko dokładnie napisane. Ja się w sumie na tym nie znam aż tak niesamowicie mocno, więc też te jakby dane nie za bardzo mi pomogą w czymkolwiek. Oho. Tutaj widzę jakieś potężne chyba dane będą. Raczej żadna z tych danych mi nic nie mówi. Mógłbym ewentualnie tutaj to podpalać te optymalizacje. Znaczy ja wiem, czy to mi cokolwiek da. Dwieście sześćdziesiąt jest około. Wezmę to, podpalam, zobaczę. Widzę, że gra mi się robi płynna w momencie, jak przesuwam sobie klawiszami. W sensie nie, że robi mi się płynna, tylko się blokuje na niższej prędkości. Czy ja wiem, czy to jest fajne? Może w sumie zostać. Bo nie wiem, jak to wyłączyć. A miałem sprawdzić, co z tymi panelami solarnymi. Ale zapomniałem. Także jak będzie dzień, to sprawdzę. Mam 5,56 amunicji, dużo, więc git. 6 komponentów mam. Ja za te 6 komponentów bym zrobił stół do fabrykacji. Dwanaście ich potrzeba. Dobra, zrobimy tutaj takie dwa pomieszczenia. To będzie do laboratorium. A tutaj będzie laboratorium. Ej Boże, do badania. Strefa dachu jest wszędzie tutaj. No dobrze. Jak ty się czujesz? No jesteś trochę obity, no co ja mogę powiedzieć? Dobra. Widzę, że tutaj pola się już powoli. O, powoli. Wszystkie pola się już zasiały. Także fajnie. Ok, widzę, że tu już na fulla poszło. I baterii mi nie odcięło w nocy, czyli jest. Czyli jest dobrze. Naprawię sobie bota. Omnibota nie trzeba naprawiać.
No i tak, co z tym stoją do fabrykacji? Brakuje mi komponentów. Musiałbym 6 komponentów kupić. Ja mam w sumie dużo tych punktów. Spróbowałbym trade karawanę ogarnąć. Handlarz hurtowy z Auerbonnu. Ale to jest ta frakcja, która... z którą mam mieć bardzo fajne stosunki. Czyli im mogę sprzedać bardzo dużo rzeczy tak naprawdę. Bardzo dużo rzeczy w sensie po to, ponad limit, ponad ich pieniądze. Po to, żeby zboostować z nimi... druga karawana. Po to, żeby zboostować z nimi... relacje. Komponent... 33 komponenty. Kupię sobie wszystkie komponenty. To sprzedam. To posprzedaję. Także fajne pieniążki mi teraz wpadną. Lekko to wszystko. To wszystko. Okej. Co ja mogę w ogóle u nich jeszcze kupić? Nic ciekawego w sumie. No dobra. Będzie seta? 63. Trader robotów. Okej, handluj. Już mi gra trochę mniej laguje, mam wrażenie. Chociaż nie wiem, pewnie to moje wrażenie, dlatego powiedziałem. Od nich mogę kupić robota. Co ja bym mógł im sprzedać w sumie? Sprzedałbym im w sumie to coś. Znaczy ten do robienia robotów. Ponieważ mi się to nie przyda. Bo nie mam tego nawet wynalezionego. Handluj z handlarzem robotów. O Jezus, dobra, kupię sobie cleanery w sumie. No i co? Kupię sobie to i to. Niczego nie sprzedaję. Od razu sobie zamontuję. Chociaż teraz widzę, że nawet wszędzie jest czysto. Nierozszyfrowana wiadomość. Znaczy w sensie zaszyfrowana wiadomość. O. Tutaj teraz tak. Mamy sojuszników. To są nasi sojusznicy, rozbitkowie. Bardzo nas to cieszy. Mnie to cieszy. Kuarym jest do rozwalenia. Bo... atak? Nie, lag. Quarry jest do rozwalania, bo mi się skończyło. Więc trzeba zbudować nowe. Tu bym gdzieś to zbudował. Tu na przykład, czemu by nie? A to jest do przeniesienia. Aha, do zbudowania, bo nie mogę tego przenieść. No dobra. Ty przynosisz komponenty? Nie, srebro. Ile mam komponentów? 13. Stół do fabrykacji już mi się zrobił. No tak jak myślałem, tutaj się robi.
kombat drony. Ale mnie interesuje zrobić komponenty do uzyskania 20. Więc jeżeli będzie komponentów mniej niż 20, to zaczną je produkować. Także to jest bardzo fajna opcja, żeby mi tych komponentów nie brakło. Pod warunkiem oczywiście, że mam stal. Kargopody z brońmi. Ja tą broń kupiłem przecież kiedyś. I ona mi leży. No cóż. 91 posiłków mam. To są jakie posiłki obfite. Mogę dorobić ich. Mogę je dorobić. No dobra. Mogę odpalić wszystkie trzy cleanery. Także. Co prawda, lepiej byłoby mieć cleanera piątka jednego niż trzy cleanery, pięć cleanerów jedynek na przykład, bo każdy cleaner, każdy jeden bot osobno nabijają mu się TPS-y i tak dalej, on zużywa zasoby jakieś, także lepiej byłoby sterować jednym niż pięcioma naraz. No ale do kupienia były jedynki, a nie piątka. Podłogi. Z marmuru. Z marmuru będzie tu. Aha, to jest marmur, dobra. I z łupku będzie tu. Nawet mogę zrobić takie coś, że z łupku też będzie tu. Git. No i ładne przejście tutaj jest, kolorystycznie. Tutaj tak śmiesznie to wygląda, ale no tak było, no to tak zostawię, nie? Okej. Prąd ogarnięty już na szczęście. Stali mi troszkę brakuje. Boty mają dostęp do wszystkiego? Tak, cleaning boty powinny mieć tylko na dom. Natomiast moi koloniści mają nieograniczone. A jeszcze mnie interesuje trumbo nieograniczone, okej. A, maciora i knur, czyli już tutaj urosło to. Zauważyłem, że nie chcą się rozmnażać zwierzęta. Nie wiem, czy to nie jest spowodowane przypadkiem tym, że te zagrody są za małe. Tu jest ile? Szerokość 20, czyli nie podzielę tego na 3. Jakbym zrobił jedną zagrodę, chyba tak zrobię, że będzie po prostu jedna zagroda dla wszystkich zwierząt. Może w taki sposób coś pomoże to. Okej, dwie karawany odchodzą. A, śmieszny rządek, alpak. Widzę, że tutaj już nastrój moich kolonistów jest poprawny. Oj, widzę, że tutaj ktoś miał problem, bo tam to była szauna chyba, nie wiem, nawet nie pamiętam już, ale miał jeden kolonista tutaj same minusy, bo tam członek jego rodziny zginął i tak dalej, jakiś brat, siostra, mama i tak dalej. Komponentów jest 19. To się podłoga robi, także fajnie, że w końcu udało się wrócić do poprawnego funkcjonowania. Interesuje mnie jeszcze tutaj wieżyczki. Że nie mam stali, no więc to
Troszkę to problem jest. Zaraz się zbuduje kamieniołom. A, chyba że Lendale cały czas ktoś korzystał na przykład z tej kanapy i Lendale tutaj robiła terapię. Ej no, nie fajnie. Minus 15. Aha, dobra. Wow, dożyłem czasów, gdzie koloniści są bezczynni, nie mają co robić. Jedno w sumie mógłbym przerobić na wejście. Brama ogrodzenia. A to w sumie nie muszę tego rozbierać. Tylko to się zamieni. Pauza. Z tego względu, że nie mam już chyba... No właśnie, nie mam paszy dla zwierząt. Jeszcze podłogi. O Jezu, myślałem, że atakują mnie znowu. No, uratuję go. No bo on jest z frakcji mojej takiej... przyjaznej dla mnie. Myślę, że tutaj nie będzie problemu, żeby go uratować. Chyba, że się wykrwawi za szybko. No, jest taka możliwość. No to wyleczę go najpierw. Nie musi to być wyleczenie bardzo fajne. Powinien przeżyć. Komponentów. Już nie będę miał w końcu problemu z komponentami. Chyba, że nie będzie stali, to nie będzie komponentów. No, ale raczej myślę, że powinno być dobrze. Czy ktoś nie ma kłary? Wszyscy mają kłary. Okej. Okay. Jak się tutaj wszystko prezentuje, to może sobie odpuścić na luzie. Stali na razie nie marnuję. Obrona. Shredder turret to jest ta, która na blisko, nie? Close range. I nie wybucha podczas zniszczenia. To jest shotgun? Może będę musiał sprawdzić. Tu sobie postawię jedną wieżyczkę. 12. 12 gaug. Tylko, że to będzie tutaj do zbudowania. Bug, slag. Kurde. To jest pytanie, które będzie lepsze. Aha, tylko że to zwykłe spread factor, nie wiem, co to jest. Jak strzeli, to się rozbryzga wokół.
No to raczej to zrobię. Zrobię. Jedno. A ile tu się w ogóle mieści? Trzydzieści. Tu jest 200, nie? No, okej. Skła. A właśnie, no to jednak przepraszam, jest ten kolonista, który ma tutaj same minusy. Dobra. I jeszcze Landale. Okej. Dni, 10 dni, 9, 8, 9, 6, ale to szybko leci. Oj, dobra, to akurat bardzo fajna jest opcja. Dobra, mamy to zbudowane. Niech ten żółwik, fajnie byłoby jakby coś tutaj podeszło, żebym ja widział, jak to strzela, w jaki sposób. Załadowane. Nie mogę wymusić celu. Więc musi być jakiś nieprzyjaciel, żeby sprawdzić, jak to działa. No dobra, to poczekamy na jakiś atak. Mam nadzieję, że nie za szybko. To chyba mi się już nie przyda, co? No. Dobra, widzę, że tutaj koloniści ładnie sobie cisną. To jest do rozebrania. Te znaczniki też są do rozebrania. Widzicie, bardzo mała zagroda. Dalej jest bardzo mała zagroda. Dokładnie, jak to działa z tymi zagrodami i tak dalej, czemu mi się tu nic nie rozmnaża ani nic. Może muszę jeszcze większą zrobić. No nic tu nawet nie pisze. Zrobię więcej tej paszy. No, niezapłodnione. No trudno, chyba tego nie rozwiąże problemu, mi się wydaje. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zaraz 50. minuta odcinka i widzimy się w następnym. Cześć!